co znajduje się za zamkniętymi drzwiami jachtu. Żeby je w ogóle otworzyć, potrzebujesz złotej karty, którą zdobędziesz po ukończeniu gry i wybraniu alternatywnego zakończenia. Wtedy możesz wrócić do jachtu, a w środku znajdziesz kajutę doktora Crossa, czyli sprawcy całego zamieszania na wyspie. Znajduje się tam również element potrzebny do otwarcia pomieszczenia z artefaktem, za pomocą którego możesz kontrolować kanibale. Przypominam, że druga część The Foresta wychodzi już w lutym, więc polub film i subskrybuj, żeby nie przegapić.